Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym przybyliśmy na, myślimy, że to jest chyba ostatni już finał w tym sezonie, w sezonie 2016 na wspólnych głębnikach, a mianowicie jesteśmy w miejscowości Sopki na WG Centrum. Tutaj kolega Mariusz Tosik wysłał dzisiaj na lot. Lot z odległości ponad 380 km, to jest z Niemiec tam. Wysłał swoje gołębie, tych gołębi jest ponad 100, 102 czy 3 sztuki. Popatrzmy tutaj, gołębniki wyglądają tak, tutaj jest, tu sobie na internecie możemy podglądać, jak będzie ewentualny przylot ich wygląda. Tu też widzimy, namiot jest rozstawiony, koledzy czekają. No dzisiaj jest piątek, nie będzie za dużo ludzi. No i tutaj na razie wspólnie czekamy na te gołębie. Zaraz zapytamy się kolegi Mariusza, o której godzinie wypuścił, ile ich poszło dokładnie. O, tutaj jak już z Mariuszem rozmawiamy. Cześć, witam, to Mariusz, ile tych gołębi poszło na ten? Cześć, witam wszystkich serdecznie. Poszły gołąbki 104 sztuki dokładnie, tyle mieliśmy na finał. Tam było tak, przypomnę, że 90 chyba jeden albo dwa przyleciały. 92, tak, było kilka dolotów, tak, tak, no, czyli mamy razem 104. 104 są zakroszowane, 104 dzisiaj wystartowały. Także wystartowały o godzinie 8.35 w Luka Łost. Tak. To jest 380? 385 km. Nie? Pogoda była tam, na zachmurzone niebo, ale wypuszczający był kolega Zbyszek Olejnik. Także ten sam co w tamtym roku, tak. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Także i kolega powiedział, Zbyszek tam mówił, że odeszły chyba dobrze. Tak, tak? Że tak, bardzo dobrze. Nie było mgieł tam żadnych? Nie ma żadnych mgieł po drodze. Co ciekawostka, powiem ci tak, było trochę przychmurzone, był potwierdzający na miejscu, także przeciągnęliśmy tam 20 minut to wypuszczenie, żeby się tak trochę jaśniej zrobiło, ale odjechali tam 10-15 km, było bardzo fajnie, bardzo ładna pogoda. No dzisiaj to mnie troszeczkę ten wiaterek niepokoi u nas na przylocie, ale no miejmy nadzieję, że będzie przylot dobry, że pogoda jest fajna i mam nadzieję, że jak najwięcej tych gołąbków wróci. Czego wszystkim, że tak powiem, z całego serca życzę i tym, którzy mają tu i tym, co obserwują, także... Tutaj ci, co obserwują, tu mamy kolegów, zobaczmy. O, tu stoją, tu koledzy, macie gołębie tutaj akurat? No mamy. Macie, no. Jakie? Ile? Pocztowe. No to wiem, ale ile? Dwa, ja mam dwa. Dwa. Tutaj koledzy się przedstawią. Krzysztof Węglewski, Ślązak Daniel. Kolegę Krzysztofa znamy z zeszłego roku, to cześć, czapka Dominika Polaskiego. Tak, czapka druga, zmieniłem teraz. Zmieniłeś? Ta. Tamta już się przepocona była. W sensie przetarła się. A pokaż jeszcze, skutecznie łysinę chroni? Nie ma. No nie ma, o zobaczmy. Także widzimy tutaj pamiątka, sentyment. Ile gołębi tutaj waszych jest? Po dwa. Po dwa. A ile daliście? Ja miałem dwie drużyny. Dwie drużyny. Czyli ja jeden. 10. 10, dwa. Ja jeden. Ale to jakieś te, które są teraz jakaś klasyfikacja, jak są wysoko? Jeden jest chyba 15, drugi jest chyba, nie wiem, 30. Ale krzyku liczysz na wygraną, oczywiście. Nie? Jak każdy. Oczywiście, dobrze, tutaj koledzy też liczą, zobaczmy. Na razie mamy godzinę 12, która... 12 już jest? No, tak, 12.10, gołębi tak się 20, spodziewamy? 20. 20. No to już mogą być nawet. No, przy, zależy przy jakiej prędkości. Przy jakim wietrze. Ja myślę, że około 13 powinny się pokazać. W zeszłym roku mieliśmy, wypuściliśmy z tej samej odległości, wypuściliśmy 20 po 8. No to były 13.16, tak? No to ja ci tylko to przypomnę, że u Jasia godzinach też byliśmy, liczyliśmy, że na 14 godzinę te gołębie przylecą, przyleciało o 12 też i jeden kolega z Niemiec, jego nazwiska nie będę już wymieniał, miał takiego pecha, że nie zauważył tego przylotu, a tutaj jeszcze przy okazji, ty mówisz o zakłóceniach, a tu zobaczmy, widzieć tego nie... A nie, widzimy, o zobaczmy, 2F16, o. O, zobaczmy, jesteśmy tutaj pod Łaskiem, a tutaj się właśnie znajduje lotnisko, słyszymy. Widzimy, przede wszystkim bez samolotu. Myślę, że nie, ale bardziej bym sobie życzył, żebyśmy filmowali przylot gołębi, jak ja przestać. To weźmy, zadzwonimy może do bazy, żeby loty przerwali. Chyba tak. No, do generała. Nie wiedzieli, że dzisiaj mamy finał. Właśnie, i dlatego wypuścili je w powietrze. Nie powiadomiłeś, no niedopatrzenie drobne logistyczne. Ale to jest średnio takie co pół godziny. Ale tak poważnie zadam pytanie, czy jak wcześniej na przykład te samoloty często ten, czy to wpływało na gołębie, one się tak przyzwyczaiły, czy nie? Czy jakoś kurde nie, nie, jakoś nie zauważyłem specjalnie jakieś zmiany tutaj. Czy się przyzwyczaiły? Przyzwyczaiły się, no skoro słyszą ten huk co jakiś czas, no to... No mówię, troszeczkę ten Łask jest oddalony, to nie jest tak, że radary są za płotem, nie? Żebyśmy tutaj też źle nie kojarzyli tego, prawda? Rozumiem. No, także czekajmy... Na przylot gołębi. Na przylot gołębi, myślę, że przylecą dobrze. I będzie ok. Dobrze, popatrzmy. Niebo wygląda w ten sposób. Lekkie zachmurzenie, nie? Takie jest to po prostu chmurki, takie pierzaste troszeczkę, widzimy. O. Te
samoloty w DO już teraz oddali, tylko no to są naddźwiękowce. No dobrze. Pojawił nam się gołąb pierwszy. Czekamy wszyscy, czy to jest z tego lotu gołąb. Zobaczymy. Będzie siadał. No. Zobaczymy. Nie wiem. Kiełbasa mu też pachnie. Albo wódka, czy nie, wódkę. No możliwe. No, nie, to nie wiadomo, czy to. To był jakiś ten przypadkowy. Przypadkowy. Nie. To może za szybko lądował. Nadzieja, chodzi ten gołąb tu rzeczywiście. Nie. Będziemy patrzeć. Żeby to był z tego lotu. Też nie, za dobrą formę. Nie. Zobacz. Przyszła koleżanka zobaczyć sobie nam ładnie. Na gołąbkę. Może będzie gołąbki jadła. Nie, ona chyba są. Nie, to jest za dobre. Chyba nie stąd. No niestety, to był chyba falstart. Gdzie? To jest ten sam, on tu chodzi w koło, wiesz? To może być wcześniejszych jakichś tych lotów. Możliwe, że on, ale... Fałszywy alarm. No i ponownie mamy tego gołębia. Chodź. Nie wiemy, czy to jest z lotu, czy po prostu jakiś dolatujący. Zaraz będziemy widzieć. Kolega Mariusz, słyszymy, go woła. Może ten namiot go przepłoszył, zobaczmy. Ale to raczej chyba nie wieje teraz troszeczkę. On tu latał kilka minut. Czy mamy mało nadzieję, że to jest z lotu, ale zobaczymy po prostu. Musimy patrzeć. Matipesa? Widzą tak dobrze. Chcemy podchodzić z bliska, żeby go nie przepłoszyć. Matipesa? Ma. Na pewno jest z tego gołębnika. Czyli jest z tego gołębnika gołąb, ale nie wiadomo, czy z tego lotu. Zobaczymy. Widzimy niebieski. Może zaraz wejdzie. Chodzi, jeszcze nie. Chodzi, nie wchodzi. Chodzi tam po tym, po... Nie może się zdecydować, żeby wejść. No, często się zdarzało, że przylatywały pierwsze gołębie albo w ogóle inny z innych lotów, albo do lotu, takie, które nie były zakoszowane, albo wcześniej zginęły właśnie. Widzimy, wiatr się troszeczkę wzmaga. On nie kwapi się, widzę, do wejścia. Wymocy są duże, będziemy patrzeć tutaj. Tu mamy przez internet, obserwujemy wprawdzie, czyli z tym poślizgiem, ale tam kolega nam odczyta. To będziemy wiedzieć, czy to jest gołąb, zobaczmy. Może zaraz wejdzie. Teraz pójdziemy zobaczyć. Weź zobacz, Mariusz, czy to jest od razu. Pójdziemy zobaczyć. Łukasz Bugajski. Łukasz Bugajski, niestety to był gołąb niezakoszowany na ten lot. Tak jest. Także kolega Bugajski ma pecha. Przyszedł gołąb, ale nie tak jak kiedy. To gołąb niezakoszowany kolegi Łukasza Bugajskiego. Także gołąb z tego gołębnika był, ale nie z tego lotu. Pierwsze 6 gołębi, jest godzina 5. Jest godzina 13:28. Jest 5 gołębi pierwszych, popatrzmy, wchodzą, zaraz zobaczymy. Tak, zaraz zobaczymy, wszystko nagrywamy tu. Idziemy, Mariusz, zobaczyć szybko, co? Pójdziemy, nim będzie widać, to będziemy widzieć. Podlecimy, sobie zobaczymy. Tu na internecie mamy z pewnym opóźnieniem, ale tutaj zaraz sobie zobaczymy wszystko. Mamy, czytamy te gołąbki od razu. Czesław Dziuba! Czesław Sujka! Dziuba, Czesław Sujka, Stefan Ogrodowski, Cezary Kacperski i Przemysław Wiktorowicz. Teraz już na internecie ma. O, widzimy. O, jest w porządku. Czas taki, jaki mniej więcej planowaliśmy. Ile mają metrów na sekundę? Metrów na minutę?
Jeszcze jedna! Są F5 ciśnie, F5. F5, F5. Jeszcze nie, ma. Nie, bo to 40 sekund musi minąć. No. O, jest. Yes. Mają tak, 1312. Prawie wszystkie razem przyszli. To robić, piąty. Tak. Brawo. Brawo! Który to jest? Ty, twój przyszedł? Nie, nie ma żadnego. Twój przyszedł. Kolegi tego jadę. Gdzie jest kolega Sójka? Gdzie kolega Sójka jest? No, jestem. O, tu gratulujemy. No, dziękuję bardzo. Jest. To chyba jeden z nielicznych, który są czwarty, piąty. Jest ktoś jeszcze? Zobacz. Nie ma jeszcze, Wiktorowi. Nie ma. Nie ma nikogo więcej z tych, co były? Także gratulujemy. Czesiu. No, dziękuję bardzo. Gratuluję. No, kolega Czesow ma drugiego. Gratulacje. Gratulacje. Widzimy, doczekaliśmy się. Miejmy nadzieję, że za chwilę będzie ich więcej. Tu koledzy czekali. Ale było blisko. Tu ktoś wygrał też, kolega? Tak, czwartego. Którego ma? Kolega w Łącku miał, witam. Którego miał? Pierwszego w Łącku? Pierwszego w Łącku. A tutaj? No to byłem czwarty. Czwarty, no to widzimy, bo myślałem, że nikogo więcej nie ma, bo pierwszego nie ma kolegi. Jest pierwszy, tu jest pierwszy. A jest pierwszy kolega, no to gratulujemy, to się nie odzywał. O. No, to jest skromny ci. To pieniądze, jak się odzywa, można odebrać od razu, tak? No, żartujemy, ale czekamy na następne, nam się pojawiło pierwsze pięć. To nie jest. Także tu mamy. A, czy mały taki? O. No cześć, cześć, no teraz. Podobnie jak w zeszłym roku, chyba tam też przyszło, chyba 5, 6, nie? O. Także zobaczymy. No Krzychu Węgleski się cholera nie doczekał. Jeszcze nie. No czapka nie przyniosła na razie szczęścia. Może trzeba było tą starą mieć, co? Tą starą, no, przepoconą. Właśnie. O, czekamy, czekamy. Prędkość mają taką samą jak na Mazowszu, praktycznie 1300 coś. Także widzimy. No, popatrzmy jeszcze raz. Lesław Dziuba, Czesław Sójka, Stefan Ogrodowski, Cezary Kacperski i Przemysław Wiktorowicz. Tutaj kolegę, akurat wszystkich mamy, nie ma tylko Stefana Ogrodowskiego chyba, co? Kolegi i Przemysława Wiktorowicza. I mnie. No i ciebie, no ale tak jeszcze twojego gołębia też nie ma. No, poczekamy. No, no mamy kolejne dwa gołębie. O, weszły dwa niebieskie, zobaczymy. Tu. Musimy chwilę odczekać. Tam będziemy musieli chwilę odczekać, żeby zobaczyć. Będzie mały poślizg, ta tylko tak, zobaczymy. Nie chcemy tam wchodzić na razie, ale będziemy sobie widzieć to wszystko. Świeża jest 5. 40 sekund, niestety musimy poczekać, ale zaraz zobaczymy to. To tyle trwa odświeżenie. Nie masz jeszcze. No to ja wam powiem wcześniej. O, to Marek chudzie. Jo, bo to przejdzie, bo... Nie, szybciej tu będą. Nie, bo to jest to... O, musimy popatrzeć. To trochę trwa przesłanie, bo to musi odświeżyć. Co? Jeszcze chwila. Teraz będziemy wiedzieć. No już to słyszymy, to już będzie, powinno być chyba, to zobaczymy. Jest już kolega Zbigniew Łopata, szósty i Magdalenki. To jest kurde Kajdzik Tomek, siódme miejsce. Brawo. O. Tomka nie ma tu dzisiaj, co? Nie. Kolega Łopata jest? Tak. Nie, nie. Nie? Szpadel kolega, przepraszam. Nie, bo tak... Ale też przyszły ze wschodu. Nie? Tak, przeleciały troszeczkę. Cymek. Dobrze, zobaczmy, kibice namiętnie obserwują, emocje są, wszyscy czekają. Zwłaszcza ten kolega, nawet nie. Jeszcze nie ma moich. Konsumpcja uniemożliwia mu ten stres nawet. Ale myślę, że jak siądzie. Wycieczka nadal w grze. Tak. Wycieczka w grze? Tak, Malta. I powiedzmy właśnie, Mariusz, dokąd ta wycieczka jest, powiedz? Na Maltę. Wycieczka na Maltę. Czekaj. Wycieczka jest na Maltę za dwa najszybsze gołąbki z drużyny. Tak. Z dzisiejszego finału. Także no, jest dużo hodowców, którzy mają tutaj szansę jeszcze, że tak powiem. Na tą Maltę polecieć. Tak, a przypomnę, że termin jest bardzo szybki, bo za tydzień. Za tydzień. Za tydzień, ja tak. Ja dostałem urlop, kurde. Mam nadzieję, w razie czego ja za ciebie wezmę. Tak? Tak. Mam nadzieję, że te dwa gołąbki z jednej drużyny przylecą jeszcze. Na razie mamy pojedyncze. Zobaczmy jeszcze raz, pokażmy. Jest to gołębie Lesław Dziuba, Czesław Sójka 2, Stefan Ogrodowski, Cezary Kacperski, Przemysław Wiktorowicz, Zbigniew Łopata i Magdalenki. To jest kolega chyba Tomek Kajdzi. O. Na razie 7 sztuk. No to czekaliśmy się 8 gołębia. Przeciał tym razem z kierunku, piękny niebieski. Ty, ale są niezmęczone praktycznie nic, nie? Ja no zobacz, wisi trochę. No ale tak ładnie wygląda. Chodź, chodź, chodź. Zobaczmy. Zaraz będziemy wiedzieć, czyj to jest. No, najpierw musi wejść tylko. O! Idzie grupa! Teraz popatrzymy. Chodź, chodź, chodź.
10, 12 gołębi, ile? Nie, więcej. 2, 4, z 16, co około 20. No, będziemy patrzeć. Wchodzą, chwilę musimy poczekać, zaraz tam się kolejność ustali. O. Dawaj. Weszły wszystkie, to pójdziemy zobaczyć. Zobaczymy sobie od razu, w jakiej są kondycji. O. Nie chcieliśmy kabla ciągnąć długiego, to niestety jesteśmy skazani, żeby tu oglądać. Ósmy jest Barczyński, Machelski, Miller. Poczekaj, poczekaj, bo tu musisz wziąć się posortować. Weź tu wciśnij. O, miejsce wciśnij. Kliknij, się posortuje. Jest, dobrze. O, i patrzymy. Tak jest. O, na którym skończyliśmy? Kacperski drugi jest. A poczekaj, popatrzmy, dziewiąty. Kto? Łopata, Zbigniew szósty, Magdalenki, Zbigniew Barczyński, Machelski, Tim Szalkę, Bogdan Miller, MD, Działak. Patrzę, czy nie ma tego już. Machelski. Kacperski jest Cezary, to ma to ten na wycieczkę. Drugi, powiedzie. Dwa Machelskie tu chyba są, tak? Machelski jest A dziewiąty. Pierwsza drużyna która? Karwot, Kędziak. Kacperski ma inną drużynę. Sójka jest drugi. O, i ten będzie chyba tym. No, nie wiadomo. 24, zaraz zobaczymy. To prędkości decydują, także 25 sztuk jest. 25 sztuk mamy. I 26. Klimek. Pardon, Tomasz Klimek. No to widzimy, tam sobie zaraz na internecie. Ale to ci powiedzmy te zasady z tą wycieczką. Chodź. To nie da. My tu weszli. Chodź. No ciemno się na nas bardzo, już tu zamknął. Ty, to mnie wypuść, ja wyjdę. Nie wychodzisz. Chodź. No chodź. Tu kolega ich woła, zaraz zobaczymy. O, popatrzmy. Chodź. Pięknie, wszedł. Zaraz zobaczymy, czyj. Mamy gołębia kolejnego. Dariusz Drost, 27. Ten co, ostatni wszedł. Czekamy. Patrzymy sobie. To co, już się zdecydowało, kto na tą wycieczkę jedzie? Zaraz policzymy. Tak. Tu jest. Sójki kolegi jest. Widziałem, ale też kolegi Kacperskiego są też, nie? Tylko, że innej drużyny chyba. O, pardon. I moje są, kurwa, w końcu. Ile? Jeden. Ty gdzie na wycieczkę nie jedziesz na razie? No na razie nie. No to dobrze. Który jest twój? 20. 20. To pieniądze jakieś są z tym jeszcze związane? No jasne, że tak. No i dobrze. No. Popatrzmy, ile? Czesław, bo to prędkości. Tam jeszcze dwa. Czesław będzie? 27. Jeszcze Czesław Drost. No zobaczymy. To sobie tam się ustawi. Ale Karwot jest też, widzę? Karwot, tak. Jest 18 i 25. No nic, zobaczymy. To później się wszystko okaże. Mamy 27 gołębi. Także gratulujemy wszystkim, którzy się doczekali swoich gołębi. No będziemy czekać na kolejne. Dobrze, że jednak pogratulujemy panu Czarkowi. Tak. Dziękuję. Także pan Czarek został... Powiedzmy, czego gratulujemy? Wygrania wycieczki na Maltę. Wycieczki na Maltę, tak. Tutaj gratulujemy. Tutaj się z kolegą Sójką to okazywało, ale będzie minimalnie. Także kolega Czesław niestety nie pojedzie, ale tutaj kolega Cezary pojedzie. Gratuluję również, tak? Dziękuję. Zgadza się. Także idzie odkupić tą połowę drugiej wycieczki. No będziemy rozmawiać. Tak, będziemy rozmawiać, także wycieczki damy, zdamy relację może. Czy termin za tydzień, bo za tydzień wycieczka. A dalej, później? Nie ma. Tak? Nie ma. No to nie gada. Jest wykupiona, także no. Będziemy w kontakcie. Dobra, dziękuję. Myślę, że tu się nic nie zmieni w tych obliczeniach. Niebo się zachmurzyło mocno, z tego niebieskiego przyszły takie chmury. No ale mamy już około 27. 20 chyba, 8 gołąb, tak? Chodź. Pomału będziemy też naszą relację tutaj kończyć. Tutaj widzimy, zachmurzenie się robi, on tam wchodzi, będziemy go widzieć. Tutaj Mariusz, potwierdźmy jeszcze, on za chwilę się wyświetli, a my powiedzmy Mariusz tak jeszcze raz. Kolega Kacperski wygrał wycieczkę. Na 99,9, tak. Myślę, że z tych prędkości się potwierdzi. Trzy gołębie jego są nawet tylko z dwóch różnych drużyn. Tak. Chyba. Trzy były na finale, trzy są, także... Także już nie ma na co czekać nawet. Myślę, że tutaj jednak jest mocna hodowla, mocna drużyna. Zobaczymy. On ty bardziej przypomnijmy, kolega na WG Łąck też miał chyba najlepszego gołębia, albo Asa. Tak, Asa czy... Nie, wygrał. Tak, no u nas był czwarty dzisiaj, go, także, ale przyszedł w tej pierwszej grupie, także no,
myślę, że to jest tak. No, no na razie mamy prawie 30% głębi, które poszły. Ten 28 już wiadomo, czy jest. Sójka, dwa. Sójka. Gołąb kolegi Sójki. Czyli trzeci gołąb, czyli brawo. Trzeci gołąb kolegi Sójki. Gdzie kolega jest? Tu, gratulujemy. O. Zobaczmy na koniec naszej walce tutaj. Koledzy tutaj sobie obserwują wszyscy. Mamy piątek, ten lot miał być w czasie jutrzejszym zorganizowany, ale niestety, o tu patrzę listę, ale niestety pogoda uniemożliwiła. To zresztą widzimy rano, kiedy byliśmy tutaj wcześniej, nie rano, może chłodnie, było niebo niebieskie, teraz mamy już duże zachmurzenie. Także możemy tam pokażemy je trochę, nie? No, pokażmy te gołębie. O właśnie, idziemy jeszcze gołębie, pokażemy. Nie będziemy ich łapać, tylko ten, nie, no, tam wewnątrz, żeby nie uciekł, tak? Tam troszeczkę miały wsypane, także mówię, gołąbki. Mamy 28 sztuk. Plus jeden, niezakoszowany. Niezakoszowany, no ale to tak się zdarza. O. Popatrzymy sobie. O, tutaj one wchodziły z prawej i z lewej strony, a tutaj mamy ten gołębnik po prawej stronie, to są zmęczone jednak, ale niektóre są takie nic prawie może, nie widać. Może pierwsze, które przyszły, no, to one były naprawdę... O, ten na przykład zmęczony widać jest, nie? Starają się gołąbki przygotować naprawdę dobrze, tak? Teraz tu karmiki mają puste, woda jest, ale wyzjadły to, co miały. Tak, tutaj było troszkę naszykowane. Nie, no widać, trochę im, zobacz tam też, tam widać, że zmęczenie im no, to się dało. No normalna rzecz, 385 km. I gołębie przestrzeliły, no ta grupa teraz, ta druga, no to przyszła tak bardziej z kierunku, także no... One dojdą do siebie, wtedy podjedziemy, zrobimy zdjęcia, rodowody, gdyby ktoś nie miał jeszcze z tych gołębi, które tutaj są dosłanych, to prosimy o uzupełnienie. W przyszłym tygodniu podejrzewam, że będziemy już je pomału sukcesywnie robić zdjęcia, tak, i wstawiać na giełdę. Nadmieniam jeszcze, że no mamy z nagrodzonych gołąbków 50 z finału, także jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy, tak. My też pomału będziemy naszą relację kończyć, musimy jechać jeszcze dalej troszeczkę, także gratulujemy, życzymy sukcesów. W przyszłym roku będzie gołębnik? Jakbym... Krzysiu, kolega się musi zastanowić, także zobaczymy. Z tego miejsca chciałbym jeszcze, jeśli mogę, serdecznie podziękować dwóm kolegom, którzy mi, że tak powiem, pomogli w tych ciężkich chwilach. Jest to kolega Wojtek i kolega Mirek. Oni będą wiedzieć, o kogo chodzi. Rozumiem. Także bardzo dziękuję im z tego miejsca. Loty jakoś dobrnęliśmy do końca. Cieszę się, że mi pomogli. Naprawdę jestem im bardzo wdzięczny za to. Także dziękujemy i miejmy nadzieję, że się w przyszłorocznej edycji też również tu spotkamy. Do zobaczenia. Dziękuję. Dobry lot. Do zobaczenia, dobry lot. Tam się pożegnaliśmy już z kolegą Mariuszem, ale tutaj w międzyczasie jeszcze dwa gołębie przyleciały. Są to gołębie kolegi Daniela Ślązaka i spółki Chorowcy Jagiełko. Także zobaczmy, tak wyglądają kibice, którzy tutaj jeszcze zostaną, będą patrzeć na te gołębie, które będą dolatywać. My niestety musimy naszą tutaj pobyt, relację kończyć. Także jeszcze raz dziękujemy wszystkim, do zobaczenia i miejmy nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku. Dobry lot. Daniel Ślązak. Serdecznie witamy ponownie wszystkich hodowców, ponownie od kolegi Mariusza Dosika z WG Centrum. Takich, jak to mówią, to się pizda urodził, kanarkiem nie umrze. Jak zapomniałem ładowarki, to musiałem się cofnąć, ale jak się cofnąłem, to chociaż przy okazji się dowiemy już wieczorem, bo jest godzina teraz która? 19:25. Tak, sobie zobaczymy. Przyleciało 47 gołębi. Ostatni kolegi Arkadiusza Bittnera zameldował się o godzinie 17:27. Także tutaj mamy też te gołębie, które przyszły, już my tutaj widzieliśmy. 47 sztuk. Do konkursu ile brakuje? 3 gołąbki, bo 50 jest nagradzanych. 50 nagradzanych. Tak, tak. Czyli na te 50 gołębi, na 3 kolejne będziemy jeszcze czekali jutro. No, mamy według regulaminu, to mamy 4 doby, także bo tam jest doba na 100 km. Tak, tak się tu przesunął, bo to będzie światło tak podało. Doba na 100 km, czyli będziemy czekać. O, tak. To widzimy, one już wyjadły, wtedy też miały puste, ale teraz już pojadły, widzę, tak, zmęczone są jeszcze, ale sobie mają czas na regenerację. Troszeczkę z masy te spadły gołąbki, także widać, że no ale fajnie, bo widać, że jest ich kondycja i tak dalej. Tutaj kolega już też jest, że tak powiem, odprężony, bo troszeczkę. Tak, bo nie masz takiej sytuacji, żeby było tragicznie, że tak powiem, bo się zdarzało, tak naprawdę widzimy, obserwujemy wspólne gołębniki, wiemy, że te loty w tym sezonie były bardzo trudne, ale nie tylko na wspólnych gołębnikach, po różnych oddziałach też są duże straty. No wiadomo, z jakiejś tam będziemy teraz mieli czas, żeby sobie rozmawiać, dyskutować, szukać przyczyn, wyciągać wnioski. Najważniejsze jest, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Tutaj właśnie po przyszłości, to czy będzie jak w przyszłym roku organizowany, to kolega nam czy już dzisiaj powie, czy później? O tym zadecydują hodowcy. Hodowcy, to będziemy wiedzieć o tym. No dobrze, popatrzmy jeszcze. Tutaj już mamy tą godzinę, co powiedziałem, 47 sztuk, a od rana będziemy patrzeć, jak te gołębie
Myślę, że doleci. Tak, myślę, że jeszcze sporo doleci jutro, także my mieliśmy, żeby nie ten wiatr, to myślę, że był bardzo fajny, bo pogoda nam dopisała. Dopisała, na początku było nawet ładnie, tak fajnie, że chmury były delikatnie zachmurzone, takie tylko piórka takie jakby na niebie, a później już przyszły takie takie chłębiaste i się wiatr wzmógł troszeczkę. Tak, ten wiaterek był właśnie, on rozgonił te gołąbki, widziałeś nawet te pierwsze, które przyleciały, to przyleciały ze wschodu, także no, musiało je przegonić. Myślę, że no... No i fajnie było, bo też przyleciały taka pierwsza grupa, przypomnijmy sobie 5 sztuk, tam będziemy mogli, to widzimy wszystko, a później doszły jeszcze dwa. Tak, dwa i później taka grupa przyszła, powiedzmy większa, około 20-18 sztuk, coś takiego, do 20 kilku. No i później teraz, jak to podejrzewam, bo tych ja po 30 odjechałem, a no następnie tak, kapały? Pojedynczo, tak, kapały już praktycznie pojedynczo. Kolega Cezary zadecydował już z kim pojedzie na wycieczkę z żoną? Nie wiadomo, zobaczymy. Nie wiem. Bo jak nie, to ja się piszę na tym, jakby nie chciał, jakby ktoś zrezygnował, to ja chętnie z nim bym pojechał, bo na Malcie rzeczywiście tam jest co zwiedzać. Zamek La Valetta, słynna obrona. Tak, ale zdeklarował, że zdąży, w terminie się wyrobi. Tak, no, to dobrze. Myślę, że życzymy udanego. Myślę, że jakieś fotki na przyśle stamtąd, także oby tylko dany pobyt. Ale wiesz co, dobrze byłoby, jakby jakiegoś hodowcę gołębi znalazł i chociaż z nim tam krótki porozmawiał, czy zobaczył w ogóle, jak wygląda hodowla gołębi na Malcie. Nie wiem, czy tam są w ogóle nawet hodowcy. Tego też nie wiem, ale... Podejrzewam, że są. Może nam powie, jak wróci. Cudów nie ma, gdzieś muszą być. Dobrze. Nic, jeszcze raz gratulujemy. Zobaczmy, tak, może z tamtej strony jeszcze pokażemy też. O, tak, tu jeszcze jest. Bo tam byliśmy. Tu ja przyjechałem do kolegi, to kolega cały czas tutaj chodził, się pytałem żony. Myślałem, bo ciemno było w namiocie. Ale Mariusz tutaj cały czas chodzi, zobaczmy, to jest na zewnątrz oświetlone jeszcze. Także jakby nawet spóźnialskie jakieś gołębie przyleciało, to by sobie mogło się... A tu masz mniej, nie? Tu masz mniej. Tam jest zdecydowanie więcej przyleciało. Tu były tylko ostatnie zasiedlane, o tu jest jeszcze jeden. 5 sztuk tutaj jest. O, widzimy. 5 sztuk gołębi. No nic, także dziękujemy, do zobaczenia, również jeszcze raz dobry lot do zobaczenia.